Witam wszystkich z Bukaresztu. Jest przepiękna jesienna pogoda, deszczowo, 7 stopni. Idealna po prostu pogoda, żeby jechać w góry. Także nie przejmujemy się, że jest trochę zimno. Jedziemy do miejscowości Kępina oraz do Valea Doftanej. Tam będziemy spędzać czas, a tymczasem musimy jeszcze podjechać, zatankować samochód, umyć go trochę, bo był taki brudny, stał gdzieś tutaj pod blokiem. Więc zapraszamy na dzisiejszy odcinek, zostańcie z nami. Auto zatankowane. Muszę powiedzieć, że ceny gazu są naprawdę wysokie w Rumunii. 3,24 kosztuje litr gazu. Jesteśmy teraz w samochodzie. Jeszcze wróciliśmy się na chwilę do domu, ponieważ jest naprawdę tak zimno, że stwierdziliśmy, że zabierzemy sobie kurtki zimowe. Ponieważ ze stacji mieliśmy blisko, więc nie był to żaden problem, żeby wrócić. Teraz ruszamy w trasę. Przed nami 100 km do Kępina, około 120 do Valea Doftanei. No i ruszamy w trasę, żebyśmy tylko dojechali szczęśliwie. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów na trasie, że nie będzie zakorkowane, więc nic, ruszamy. Jesteśmy, dojechaliśmy teraz do barażu Paltinu. Anna tam widać robi zdjęcia. Tam zaparkowaliśmy sobie samochód i zjedliśmy tutaj śniadanie. Jest teraz gdzieś godzina 11. Byliśmy bardzo głodni, niczego nie jedliśmy od rana. Nie mieliśmy czasu zjeść, więc dopiero teraz mieliśmy śniadanie, także było smacznie. No i idziemy się teraz tutaj rozejrzeć trochę po okolicy. Tam w oddali widać tamę, do której właśnie zmierzamy. A tutaj popatrzcie się, jest takie jezioro. Zobaczcie, jaki kolor ma ta woda. Jest taka zielona. Pierwszy raz widzę taki kolor wody po prostu. Wygląda niesamowicie. Nie wiem, czy jest czysta ta woda, czy... Czemu w ogóle ma taki kolor? Jak sądzicie? Napiszcie jakiś komentarz. Podeszliśmy tutaj do tamy, widać ją za mną. Tutaj idę zobaczyć, bo tutaj jest taki kanał, to wam zaraz pokażę. No i nie wiem, jak tam wyjść na górę tej tamy. Pewnie trzeba tutaj objechać drogą dookoła. Nie jesteśmy tutaj na dole. Tutaj widzę, są takie jakby schody, jest ogrodzenie też. Nie wiem, czy to będzie widać za mną, tam jest ogrodzenie takie. No i ten obiekt jest tutaj zamknięty. Spędzimy tutaj jeszcze chwilę. No i jedziemy do Valea Doftanei. No, tutaj Anna idzie, proszę, znalazła jesienne liście. Jakie ładne, tak. To kolor mocny. Tak.
All the colors of the autumn. Brawo, pięknie. Podoba ci się jesień? Wiesz, co to jest jesień? Autumn. Brawo. I can't guess, I didn't know. Znasz dobrze polski. What you can ask me if I like summer? It's autumn? Ja zawsze powtarzałem ostatnio, jak byłem w pracy, winę jarna. Co oznacza, idzie zima i śmiali się ze mnie w pracy, że chodzę i powtarzam winę jarna, ponieważ było bardzo zimno z ostatnimi dniami i tak powtarzałem. Yes, it's the temperature from what is in December now, no, 7 degrees. Oh. No, tutaj w górach może być nawet i zimniej. Może tak być. Oczywiście. Mężem und mężem. La vala doftani. La vala doftani. See you soon. Okej. Minęliśmy tą tamę, wyjechaliśmy do góry. Była tam możliwość zatrzymania się, ale nie chciało nam się w sumie. I teraz dojechaliśmy do jeziora. To jezioro nazywa się Lacul Paltinul. Paltinul, tak? Paltinul. Dobrze. Ana wam powiedziała, bo ja mam wiecznie jakiś problem z wymową nazw. Niektóre słowa po rumuńsku sprawiają mi trudność. Tutaj są takie ławeczki, można sobie usiąść, jakieś zadaszone takie miejsca, gdzie można sobie odpocząć. No i przede mną oczywiście widok na tą tamę, którą mieliśmy okazję zobaczyć wcześniej. No i widok na jezioro. Jest tu naprawdę bardzo ładnie. A tymczasem chcemy jeszcze tutaj podejść sobie do tego jeziora, no i pooglądać ładne widoki. Tutaj za mną jest zabawny napis. Już wam powiem, co tam jest napisane. No se facze fum fyra fok, to znaczy nie ma dymu bez ognia, nici gratar fyra ciukas. I nie ma grilla bez ciukas. Ciukas? Tak. Ciukasz. Ciukasz, tak. Ana mi tu upomina, że źle powiedziałem nazwę ciukasz, a ciukasz to jest takie piwo, które akurat mi bardzo nie smakuje. Miałem okazję je raz skosztować. Rumuńskie piwo. No i po prostu to była tylko taka reklama tutaj. To jak mówię, ja tego piwa nie lubię, preferuję inne piwa, które są w Rumunii. Czasami pokazywałem wam różnego rodzaju piwa, które mieliśmy okazję gdzieś napić się na różnych wyjazdach, na których byliśmy. Z takich piw, jak już chcecie wiedzieć, które mi tu smakują w Rumunii, no to są na pewno piwo Ursus, czy też piwo Silva. To są takie, no powiedzmy, budżetowe piwa, jak u nas Żywiec, czy też Tyskie. A z takich lepszych rumuńskich piw, to mogę każdemu polecić Szapte Colina. Takie już trochę z takiej wyższej półki piwo. Ono kosztuje w granicach 8-9 lejów za butelkę. One są w butelce, także te piwa na pewno bardzo wam polecam. Jeżeli będziecie mieli kiedyś okazję być w Rumunii, to uważam, że warto je skosztować. A tutaj jest znak zakaz pływania, jakby ktoś miał wątpliwości, czy można tutaj się kąpać. A przede mną taki widok między drzewami na zielone jezioro. Ja je nazywam zielone, bo tak widzę po prostu kolor tej wody. Znaleźliśmy tutaj ścieżkę, jest taka dróżka i możemy sobie zejść, podejść bliżej. I tam będzie na pewno lepiej widać, jak tutaj jest nad jeziorem. Muszę uważać, żeby tutaj się nie wywrócić. A na merżem. I od początku, jak tutaj dojechaliśmy do tego miejsca, jak już byliśmy przy tej tamie, to Ana się mnie pytała, czy tutaj jest niedźwiedź, czy możemy tu spotkać niedźwiedzia, bo ona się boi, żebyśmy nie spotkali żadnego.
Ja przyznam szczerze, że widziałem dużo różnych, ops, trzeba uważać, takich filmów, czy to na Facebooku zwłaszcza ktoś udostępniał, że ludzie bardzo często spotykali te niedźwiedzie w Rumunii. Te niedźwiedzie lubiały sobie tak stać gdzieś przy drodze, przy ulicy i często widziałem, takie filmy się zdarzały. Tutaj musimy uważać, bo jest strome zejście. I osobiście ja bym chciał spotkać takiego niedźwiedzia, zobaczyć, skamerować go, sfilmować. Oczywiście zachowując jakieś tam środki bezpieczeństwa i tego niedźwiedzia nie drażnić, żeby nie zabił nam krzywdy. Mieliśmy trochę problem, żeby tutaj zejść, ponieważ jest stromo i jeszcze jest troszkę w dalszym ciągu, ale biegniemy! Super było. Nasze poświęcenie zejścia tutaj na dół było warte. Naprawdę jest pięknie. Zresztą, co tu dużo mówić, popatrzcie. Anna, podoba ci się tutaj? Yes, I like very much. I'm happy we came here because in the morning I wanted to not come because it was awful weather, but now I think it was very good idea to come and to take little fresh air. And tak, you? You tak, like it? Tak, ja bardzo lubię i cieszę się, że takie miejsce mogliśmy znaleźć tak blisko Bukaresztu, ponieważ to jest jakieś 100 km, może 100 parę, także fajnie i bardzo się cieszę, że tutaj też przyjechaliśmy. Tutaj pieski nas odwiedziły i próbują znaleźć coś do jedzenia. Biedne. Dobra, idę wziąć parasol. Oddawaj mój parasol. Oddawaj. Oddawaj. Zatrzymaliśmy się w takim miejscu. Przejechaliśmy taką offroadową drogą. Kamienie, błoto. Już zapomniałem, że w ogóle umyliśmy samochód. I tutaj idziemy się przejść. Tu jest taki hotel, ale widzieliśmy w jednym z filmów na YouTubie taki kanał, który śledzimy, Marichu. Raz o nich wspominałem, robiąc film. A tam słychać jak krowa dzwoneczkiem. Nie wiem, czy ją będzie widać, jak dzwoni sobie. Jak robiłem film z restauracji Obor, to był taki film tematyczny o Mitch. Tutaj gdzieś udostępnię wam link. Wtedy o nich wspominałem. To jest taka rumuńska para, małżeństwo, którzy mają swój kanał na YouTubie i właśnie oni tutaj byli w takiej restauracji. No, otwarta jest restauracja, ale my nie jesteśmy teraz głodni, żeby iść coś jeść. I tutaj idziemy tylko zobaczyć, jakie są widoki. Jest tam też takie miejsce do robienia fajnych zdjęć na Instagrama, to wam też zaraz pokażę. No i ruszamy później dalej w trasę. Zatrzymaliśmy się w pewnym miejscu. Tutaj jest taki tunel wydrążony w skale. Chciałem wam go pokazać. No już widzieliśmy to miejsce, ale chciałem je właśnie tutaj specjalnie sfilmować dla was. Także tak się prezentuje. No i ruszamy dalej w trasę i jedziemy do hotelu.
hotelu. Hotel nazywa się Oskar. Jest to trzygwiazdkowy hotel. Tak się prezentuje. Zapłaciliśmy tutaj 268 lejów. I w cenę tego zakwaterowania jest też wliczone śniadanie. Tak się właśnie prezentuje. Tutaj jest nasz pokój. Łóżko. Naprawdę wygląda fajnie, przyzwoicie. No i tutaj oczywiście jakaś szafa, telewizor. Tutaj ja w lustrze. Mam jakieś kubeczki tutaj. Lodówka. Kupiliśmy sobie picie, także będziemy trzymali w lodówce. No i za chwilę przejdę do łazienki, żeby wam pokazać. Teraz wchodzę do łazienki. Tak się prezentuje. Już otworzę drzwi. Widać mnie w lustrze. Tutaj mamy umywalkę. I tam w rogu jest oczywiście prysznic. No i po lewej stronie. A tu jeszcze suszarka do włosów. No i oczywiście toaleta. Także uważam, że zakwaterowanie mamy naprawdę fajne. Myślę, że jest warte ceny. Chcemy teraz trochę odpocząć. No i później mamy zamiar iść coś zjeść. Odpoczęliśmy sobie w hotelu, wyszliśmy teraz na spacer. Za mną widać taki fajny dom z fajnymi oknami. Wygląda z daleka jak jakaś restauracja, ale raczej to restauracja nie jest. Tutaj wam gdzieś pokażę takie ujęcia ze zbliżenia, które zrobiłem inną kamerą. A tymczasem idziemy się przejść. Bardzo fajnie jest tutaj sobie tak pochodzić, zaczerpnąć świeżego górskiego powietrza. My w ogóle lubimy za nam wyjeżdżać gdzieś poza Bukareszt, tak raz na czas, przynajmniej raz w miesiącu, żeby sobie gdzieś odpocząć. Tutaj jest naprawdę bardzo ładna okolica, żeby sobie tak pospacerować, ale muszę wam powiedzieć, że nie jest to jakieś miejsce, w którym znajdziecie jakieś atrakcje, żeby tutaj było co robić. No, po prostu to jest dobre miejsce, żeby przyjechać i tak zrelaksować się, w takim sensie, jak potrzebujecie się gdzieś oderwać, nie przebywać w jednym miejscu, to fajnie jest tutaj po prostu przyjechać sobie. Aczkolwiek uważam, że jak ludzie tacy jak my, ja, Anna, którzy nie narzekają na nic, to na pewno nie będą się nudzić, czy to w Campina, czy w innym miejscu. Więc jeżeli wy lubicie podróżować i wyjeżdżać gdzieś na weekend, czy w ogóle na takie krótsze wypady, to uważam, że to miejsce, w którym jesteśmy, jest naprawdę warte odwiedzenia. I serdecznie wam polecam. Chciałem wam pokazać, nie mam żadnych wątpliwości, że mamy jesień. Zobaczcie się, jesienne kasztany. Tada, znalazłem takiego. Piękny, o jaki mnie pobrudził rękę na biało. Takie kasztany, Anna tu robi zbliżenie, proszę. Łupki można wyrzucić. Były trzy takie małe kasztanki w jednej skorupce. Tak się prezentują jesienne, piękne kasztany. Napiszcie jakiś komentarz, czy jak byliście dziećmi, czy też jak macie dzieci teraz, to robicie takie ludki z kasztanów. Tutaj gdzieś zamieszczę jakieś zdjęcie, poszukam, ponieważ chcę sobie i wam przypomnieć, jak takie ludki wyglądały, jak się takie robiło. Jestem bardzo ciekaw. Podzielcie się komentarzem, swoją opinią. Po prostu wspomnienia powracają. Idziemy jeszcze tylko tak chwilę się tutaj przejść, pospacerować sobie i później wracamy do hotelu. Niestety dzień jest coraz krótszy, robi się szybko ciemno, więc nie będzie też za bardzo co tutaj robić. Jutro mamy w planie zjeść śniadanie, które mamy w tej restauracji. Postaram się je sfilmować, pokazać wam co dobrego
mamy do, będziemy mieli do jedzenia. A tymczasem jeszcze, tak jak mówię, tutaj chwilę rozejrzymy się po okolicy, no i włączymy się dopiero w dniu jutrzejszym. Buona dimineza. Jest ranek następnego dnia. Byliśmy z Aną zjeść śniadanie. Uważam, że jedzenie było naprawdę dobre. Było podane w formie takiego bufetu szwedzkiego. Tutaj będę Wam pokazywał w międzyczasie urywki filmu, jak wyglądała restauracja, jakie było tam jedzenie, co można było dostać dobrego do jedzenia. Chciałem podsumować też nasz wyjazd, ponieważ wracamy za chwilę do Bukaresztu. Uważam, że tutaj było naprawdę fajnie i mimo, tak jak już wspominałem wcześniej w tym filmie, że nie jest to jakieś miejsce pełne atrakcji, to naprawdę miło spędziliśmy tutaj czas. Chciałem powiedzieć, że my lubimy tak wyjeżdżać przynajmniej raz w miesiącu gdzieś na weekend poza miasto, żeby tak się oderwać od tej rzeczywistości, która nas otacza. Jeżeli Wam się podobał ten film, to dajcie oczywiście łapki w górę, skomentujcie go jakoś, napiszcie, czy Wy też lubicie podróże, czy lubicie też tak w miarę często wyjeżdżać gdzieś, żeby tak zmienić otoczenie. Podzielcie się jakimś komentarzem. No i oczywiście zachęcam Was, żebyście subskrybowali nasz kanał i zapraszam na nasze następne filmy. Do zobaczenia.